Cześć, cześć, kochani widzowie, to ja, Miss Ania widzowie, już mówię oczywiście, co robimy, już nawet widać, co ten. Tak, widzowie, dzisiaj sobie zrecenzujemy oczywiście tą książeczkę. Jak mówiłam, widzowie, jaką oczywiście ją przeczytam, widzowie, to oczywiście do was, widzowie, idę, oczywiście robię z tego odcinek i oczywiście ją recenzuję dla was. No to jest dzisiaj ten moment. Ja tą książkę, widzowie, przeczytałam kilkanaście dni temu. Ja na spokojnie sobie ją czytałam, trochę robiłam sobie przerwę, mówię od czytania, to sobie mówię, dobra. No i mówię, skończyłam, no to trzeba, no pora było, no bo jak widzowie przeczytam, no to obiecałam, że wrócę i wam zrecenzuję. Dobra, jest ją, widzowie, jak widzicie, Lego Ninjago Dragon Rising, opowieści z krain fuzji. Widzowie, oczywiście przeczytam wam oczywiście tył. W świecie Lego Ninjago nastąpiły zmiany, których nikt się nie spodziewał. Wiele legendarnych królestw nagle połączyło się w jeden świat, ponieważ fuzja jest niestabilna. Ninja muszą chronić ludzi przed chaosem i zniszczeniem. W tym samym czasie inni bohaterowie próbują sobie radzić z odmienionej rzeczywistości. Słynny odkrywca wyrusza na śmiałą misję do jednego z najdostępnych przed tym terenem, podczas gdy para przyjaciół wykorzystuje swoją kreatywność i talenty, by wziąć udział w niesamowitym wyścigu mechów. Pełne akcji i humoru opowiadania inspirowane nowym sezonem serialu podzielone zostały na trzy niezależne historie. Przejrzysty układ tekstu na stronie kolorowej ilustracje ułatwiają dziecku uchwycenie sensu fabuły oraz intrygujące pełne akcji i historie. Poznaję więcej się dowiedzieć o przygodach ulubionych. Na końcu książki znajduje się słowniczek z opisem postaci, miejsc i pojazdu, które pojawia się w opowiadaniach. Widzowie. No i widzowie, powiem tak na początku, dobrze mi się, widzowie, książkę czytało, widzowie, naprawdę. Historie są, powiem wam, bardzo fajne, widzowie. Naprawdę fajnie się je czytało w sumie. No wiadomo, widzowie, że no nie jest za bardzo gruba ta książka, no bo jak widzicie, to jest bardzo cienka książka, ale widzowie, no nawet wiecie, jak ktoś by bardzo chciał na to w jeden dzień, mówię, a jak to już chce na spokojnie, to może na przykład sobie jedną opowieść przeczytać w jeden dzień i zrobić dwa dni przerwy, albo na przykład sobie połowę, no i widzowie na przykład tak nie wiecie, o co chodzi. No i powiem tak, każda historia jest inna, bardzo widzowie ciekawa. Wszystkie nawet są fajne. Ta pierwsza, widzowie, była fajna, widzowie, ostatnia bardzo fajna, a ta taka środkowa, no to tak, wiecie, okej, okay, ale widzowie, nic nie ten. Już pokazuję oczywiście środek. Tu mamy, jak widzicie, Kaja i Lloyda, oczywiście miłych przyjaciele i oczywiście bracia, jakby. Mamy tu, jak widzicie, Sorę. No i oczywiście tu mamy spis treści, tak? Wstęp, start w wyścigu, mądre słowa podróżnika, pęknięcie i słowniczek. No i tutaj oczywiście zaczyna się, oczywiście. Może się przeczytam wam kawałek. Wszystko zaczęło się od burzy. Zerwał się wiatr, ziemia się zatrzęsła, niebo pękło w mieniu oka, cały świat uległ przemianie, a wszystkie znane wymiary w tajemniczy sposób połączyły się z krainą Ninjago. Nazwano to fuzją. Nowa rzeczywistość postanowiła przed trudnym wyzwaniem Arena, który pragnie zostać ninja oraz Sorę Tonowynaszczynie. Dwójka przyjaciół musi wygrać wyścig mechu i walczyć na siebie lepszą przyszłość. A jeszcze tu wam przeczytam. Po fuzji na całym świecie pojawiły się nowe, godne poszukiwania skarby. Crunch Park zaczyna na tym okazję, by zdobyć nagrodę podwójnego roku. Czy drodze do sukcesu założę czyhające na niego pułapki? Przeraźliwe szanse fuzji wciąż zagrażają połączonym krainom, a Misz i Budzeni wciąż w służbie zaginionych. Wygląda na to, że Lloyd i Kai sami muszą sobie radzić z zaistniałą sytuacją. Czy uda im się bez pomocy przyjaciół przewrócić stronę i odkryć nowy świat wspaniałych przygód? No to mamy taki, widzowie, wstęp, widzowie, co się będzie niby działo. No i widzowie, pierwsza historia, no to oczywiście o naszych nowych bohaterach, oczywiście o Sorze i oczywiście Arinie. Oczywiście Sora chce wziąć udział oczywiście w wyścigów mechów. I ona to, wiecie, próbuje się budować. Widzowie. No i tu, jak widzicie, tutaj mamy taką uczestniczkę, która ma... Bo jak trzeba wziąć oczywiście udział w wyścigu, no to trzeba zapłacić, a Sara średnio ma, wiecie,
nie jest przy groszu zbytnio. No ale no, Sora by bardzo chciała wziąć, widzowie, udział w tym, ale oczywiście nie jakoś pomaga, wiecie, o co chodzi. Nie będę ci wszystkiego zdradzać, oczywiście. Ale widzowie, no, przecież to ich jakby dom. Tutaj pomaga je, szuka widzowie z nią, oczywiście widzowie, no wiecie, różnych oczywiście, no różnych jakichś takich do mecha, wiecie, o co mi chodzi, różnych, na przykład, no chodzi, no z nią skarabami, no bardziej mi chodzi, no nie chcę wam ten, część, o wiem, chodziło o część, no co do mecha, sorry, tak, żeby wziął udział, no bo wiecie, jak nie będzie działał mech, no to tak średnio, wiecie, o co chodzi. No i oczywiście Arin, nasz nowy bohater Ninjago, no to on lubi bardzo, jak widzicie, piec różne ciasta, widać. W sumie powinniście sprzedawać, w sumie byście zarobili. No i jak widzicie, przykupił takiego jakby ten, który ten... zapłać za udział wysiłku, powiedział pan Frogi, urodził zawodów. Był stary jak góry i język miał długi, że mógł się robić u krańca biurka. No to ten widzowie, no ten gościu po prostu był takim, wiecie, z organizatorem, z, jakby, tak książka, organizatorem po prostu, wiecie, zawodów. No i Arin był przykupił ciastem, żeby Sora wzięła udział w tym, wiecie, zawodach. Oczywiście Sora, jak widzicie, no próbowała swoich sił, żeby no oczywiście sobie wygrać ten wyścig. Ale no oczywiście był do wygrania, zapomniałam wspomnieć, puchar, jak widzicie, ale no nie Sora wygrała, tylko ta przeciwnika, przeciwnik, jak widzicie. No i oczywiście Sora, oczywiście no trochę ten, ale zobaczyła kolejny oczywiście wyścig i tam jest do wygrania pieniążki, no to widzowie, z entuzjazmem. A dzisiaj mogę powiedzieć, jak się nazywa ta, która wygrała, oczywiście nie wrócimy. Ale no widzowie, no ta historia pierwsza bardzo fajna, taka wiecie, no opowiada trochę o naszych nowych bohaterach. O, nazywa się ona Krell, tak się nazywa ta droga tutaj. No i, ale powiem wam, że no historia bardzo fajna, bardzo mi się podobała, widzowie. No jakby poznajemy naszych takich trochę, naszych nowych bohaterów oczywiście. Arina i oczywiście Sorę. Dzisiaj bardzo fajnie. No i na tym się tutaj, jak się widzowie, kończy oczywiście, widzowie, pierwsza historia. Ej, przepraszam widzowie, ale no tak książka tak się składa, że muszę jakoś jedną ręką trzymać, a drugą muszę trzymać, wiecie, żeby czymś kamerować, no ale dobra. Druga historia, jak widzicie, to jest Mądre Słowa Podróżnika. No i mamy naszego Clutch Powersa, który oczywiście będzie szukał, oczywiście, wiecie, skarbów, jak czytaliśmy na końcu. I powiem wam, że ta historia jest niezła, ale nie taka niesamowita, bo to końcówka mi się, widzowie, tak silnie spodobała. Nie mówię, że jest zła, ale widzowie, coś mi tu brakuje, jakiegoś takiego, wiecie, o co mi chodzi. Ale nie jest zła, widzowie, no nie jest zła ta historia. Oj, widzowie, przepraszam was, ale no widzicie, jak ta książka, no, się składa, no nie tak jak tamta, wiecie, tylko to jest sobie cienka i widzowie, no trudno jest, no naprawdę was przepraszam. No i dobra, ta historia jest niezła, no bo tutaj, wiecie, z tymi podróżnikami, oczywiście szuka tych skarbów, szuka oczywiście przygód, to dzisiaj nie będę wam zdradzać. No ale zaginia jeden z tych podróżników. No i oczywiście Clan Chpales mówi, znajdzie go, oczywiście pomoże i on zostanie tym, jakby, jak to było? Jeszcze przypomnę. Tym... podróżnikiem roku. O, no, przypomniało mi się, widzowie. Oczywiście idzie oczywiście szukać tego kolegi, bo zgubił się. No i oczywiście tu patrzę, że się tak myśli, że zostanie oczywiście podróżnikiem nowego roku i to będzie
Impreza wielka, no super będzie. No i tutaj mówi kolego, że no oczywiście, mogę wam nawet kawałek przeczytać. Tak, śmiałych na pewno trzyma te wypóźnienia roku, wtrąci Smith. Tak jest, no to ruszą za okres. Musiał wyprzeć inwizualizować akcję ratunkowej. Oddali się od kolegu, ale po chwili się do nich odwrócił. Nie, żebym musiał pytać, ale gdybyście szukali śliby, no to gdzie byście zaczęli? Obaj skazali przeciwne kierunki. Klacz wiedział, że powinien się udać jeszcze inną stronę. To była sprytna myśl. Niedługo wrócę, oznajmił. Przyprowadzę sobą Slipentona. No i widzowie, no poszedł szukać tylko kolegi. No oczywiście tutaj unikał, oczywiście jak widzicie tutaj wskazówek, żeby znaleźć swojego kolegę. No i znalazł go, jak widzicie, na końcu. Znalazł po świetce, jak widzicie. No i bardzo, widzowie, powiem wam, historia fajna. Jest. Tylko, widzowie, no to zakończenie, tak? To jest zakończenie takie, jeszcze coś by dodali, wiecie, o co mi chodzi. Wiem, jak ich unikać obelżeniem klęcz, to w tym chodzi, a zrozumiałem za taki błąd. Przyznał sobie, wydychałem, wygląda na to, że mam problem. Tak mi się zdaje swój klęcz. Przyjrzał się w ścianę, myśli, w końcu powinien się góra, a zajmie to dużo czasu. Trzeba będzie odłożyć paradę. No powiem wam, że no, wiecie, nie zła ta historia, tylko coś tak trochę brakuje. No wiecie, końcówka, że oni są obrażeni, no i utknęli. Wiecie, na początku, no to, no ale Crunch Press to chyba tak, że on napisał, że unikać, a nie, widzowie, znali wyjścia. Nie wiem, no spoko jest historia, nie mówię, że nie zła, ale trochę może jakiś trochę takiego mogli coś jeszcze dodać, tak, żeby było, ale nie mówię, że jest zła. No i ostatnią historią, którą mamy, no to jest pęknięcie. No jak widzicie, no to mamy o Lloydzie i oczywiście Kaju. No i oni tu pomagają naprawić oczywiście te pęknięcia po trzęsieniu ziemi, oczywiście, jak widzicie. Tutaj oczywiście, no pomagają jak mogą. Oczywiście tu nie będę zbytnio zdradzać tej historii, bo tutaj no to próbują uratować mieszkańców Ninjago City, tak? Lloyd i Kai. Bo na razie nie ma oczywiście reszty drużyny. Wiecie, o co chodzi. No i tu przylatują. Mogę tu przeczytać kawałek. A więc, najnowsza opcją dodatkową jest sanie naszego Kai. Lloyd zauważył również, że z dziury wydostaje się gorąca lawa oraz potwory, które nieprzyjemnie pachną. Chodzi o te potwory, no i oczywiście taka jest, widzę, jak widzicie, dziura. No i Lot i Kai muszą oczywiście temu powstrzymać. No i jak jeszcze przyznam tutaj, nagle obaj ninja usłyszeli, że ktoś woła pomocy. Dol zauważyli grupkę ludzi wsunięną przez wir. Najpierw musi morale tych ludzi rozkawać, potem zamknąć dziurę. Potwory muszą zaczekać. Okręt i zajął właściwą pozycję. No i tutaj wiecie, ratują, tak, pomagają jak mogą. Ale powiem wam, że ta historia też bardzo fajna. W sumie odkrytem. Tutaj jak widzicie, no to te tutaj potwory, takie małpo, jakieś, nie wiem, smoki, nie wiem jak to powiedzieć. Tutaj oczywiście pomagają, tutaj mieszkańców uratowali, jak widzicie. No i tutaj jak widzicie, no ta scena jest najbardziej fajna, bo to są razem. Ja jeszcze to widzę, bo wam czytam. Ludzie byli bez święcia, a dziura została zamknięta, lecz wielkie małpie potwory i wiele innych smoloi uciekło. Loi położył dłoń na ramię Kaja. Dobrze było znowu walczyć z tą tych boku, ale wygląda to, że znowu musimy się rozdzielić. Masz rację. W takim razie przed tym bytowaniem zgodził się Kaj. A ja wreszcie prosił, by dalej szukać sposobu, jak odpał Lloyd. Może nie jako liczeń są, niż odnajdą drogę do domu tak jak ty. Przez dłuższą chwilę przyjaciele stali obok siebie. Wygląda na to, że ominął wiele nieprzymykłostki i odezwał się wreszcie Lloyd. Mogę cię nauczyć w języku. Nie odpał Lloyd. Poczekałam, że wrócił, by się rozśmiali. Czekał na mojej pracy, zanim znowu będą mogli się spotkać. No i tu mamy oczywiście, jak widzicie, ten słoniczek. Oczywiście tu wszystko możecie sobie zatrzymać i jak chcecie, to oczywiście poczytać.
No i oczywiście tu na końcu, jak zwykle, no to jakie inne książki możecie z Lego Ninjago albo z innych serii po prostu przeczytać sobie i kupić. No i sobie ci ta książka jest bardzo fajna. Mówię widzowie, że powiem wam, że bardzo widzowie dobrze mi się czytało. Widzowie, historia bardzo fajna. Widzowie, no wiem, że widzowie, no krótka, no ale widzowie polecam ją na pewno wam kupić, no bo na pewno nie będziecie widzowie, wiecie, oczywiście z czytaniem tej książeczki widzowie na pewno nudzić. Widzowie, na pewno nie będziecie się nudzić. Wiem, że krótka, no ja czekam, oczywiście czekam widzowie na kolejne historie, nie wiem jakby. Widzowie, ja jestem bardzo ciekawie, no bardziej oczekuję na kolejne nowe historie, nawet może być taka cienka książka, czy może być nawet taka grubsza, żeby można było poczytać. No dobra, widzowie. Napiszcie w swoim oczywiście, jak sądzicie o tej książce, jak wy uważacie. Może wy już przeczytaliście, a nie, czy was oczywiście zachęciłam widzowie do tego kupienia tej książki, przeczytania, no to możecie też napisać. Oczywiście szczęście, łapki w górę i subskrypcje. A ja oczywiście nie przyduję, tylko dzielę się na inne filmy na moim kanale i oczywiście dajcie subskrypcję i łapkę w górę. No to widzowie, ja się z wami żegnam oczywiście. No to pa!